Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym małżeńskim spotkaniu wokół relacji małżeńskiej, czyli wzrost małżeński 2. Mamy za sobą temat, w którym mówiliśmy o nawiązaniu też do pierwszego punktu reguły życia, kiedy mówiliśmy o tych trzech wymiarach myślenia o naszym życiu małżeńskim, o naszej przeszłości, gdzie przyglądaliśmy się tym początkom, tej przyszłości, która jest przed nami, jakichś marzeń, planów. Mamy nadzieję, że udało się Wam wypisać 25 małżeńskich marzeń i udało się Wam również zacząć je wcielać, przynajmniej niektóre z nich, w życie albo zrobić chociaż jeden krok, 2, 3, 4, 5 w kierunku ich realizacji. No i oczywiście to życie chwilą obecną, to tu i teraz, to przeżywanie życia małżeńskiego w chwili, którą mamy. Wykorzystywanie okazji, które przynosi dzień do tego, żeby być razem. A dzisiaj temat zupełnie inny, chociaż nawiązujący troszkę do tego, o czym już mówiliśmy, ale nawiązujący na pewno do drugiego punktu reguły życia, czyli życie skoncentrowane na Bogu i życie skoncentrowane na rodzinie, jako te dwa wymiary życia ukrytego świętej rodziny. I chcielibyśmy dzisiaj z Wami właśnie trochę się podzielić tym, w jaki sposób my rozumiemy koncentrowanie się na życiu małżeńskim. To tyle ja tytułem wstępu. Więc dzisiaj powiemy Wam co nieco o rytuałach małżeńskich. Opowiemy o tym też, z czym my się zmagamy, o co walczymy w naszym małżeństwie, co nam się udaje, a co jeszcze nie. Tak jest. Będziemy mówili o rytuałach małżeńskich, dlatego że tym, kiedy zadaliśmy sobie pytanie o to, co takiego pozwala nam stawiać nasze małżeństwo gdzieś, albo uczymy się ciągle stawiać to małżeństwo na czubku naszych listy priorytetów, w takiej realności, nie w przekonaniach, bo to jest oczywiste, ale w realności, tak żeby faktycznie w tym dniu znaleźć czas dla siebie, w tym tygodniu znaleźć czas dla siebie, w tym miesiącu, roku i tak dalej, to mieliśmy taką odpowiedź właśnie, że tym, co nas zabezpiecza, tym, co nam pomaga, to są rytuały małżeńskie, chociaż trzeba powiedzieć, że rytuały małżeńskie są doświadczeniem, które jest, czy powiem, takim narzędziem, które wspiera bardzo wiele małżeństw. I kiedy ja pamiętam, że kiedy ja pracowałem terapeutycznie z parami, albo kiedy pary przyjeżdżają do nas tutaj, z różnymi trudnościami, z którymi się na co dzień mierzą, to bardzo często wyjeżdżają od nas z jakimś takim pakietem, bym powiedział, pewnych takich inspiracji rytuałów małżeńskich. Dlaczego rytuały? To zaraz jeszcze o tym powiemy. Krótka taka definicja, jak zrozumieć te rytuały małżeńskie. Po pierwsze, rytuały małżeńskie są powtarzalne i to jest najważniejsza rzecz. Coś, co zrobię raz, coś, co zrobię dwa razy i później się to przerywa, to nie jest rytuał. Rytuał ma to do siebie, że jest powtarzalny. Czyli jest jakaś regularność w tym, że coś się pojawia. Nie ma określonego tego w czasie, to nie musi być raz w tygodniu. Może być raz w miesiącu. To zależy też od rodzaju rytuału. Od rodzaju rytuału. Może być rytuał, który powtarzacie raz do roku, może być rytuał, który powtarzacie codziennie. Dokładnie. Więc to jest pierwsza cecha rytuału. Druga cecha rytuału jest taka, że bardzo często rytuałom towarzyszą jakieś takie zewnętrzne okoliczności. Jakieś takie symbole, elementy, które są ważne dla tych osób, które te rytuały pielęgnują. No więc na przykład, kiedy siadacie razem do dialogu małżeńskiego, macie te swoje dwa ulubione kubeczki albo filiżanki, albo pijecie kawę i to musi być konkretnie arabika, prawda, brazylijska, bo to jest wasza ulubiona i to jest wasz rytuał. Różne są te elementy. Czasem pary zapalają sobie świece, czasem mają właśnie te swoje takie filiżanki, jakiś ulubiony napój, cokolwiek to jest. Ale jakiś element, który też jest ważny do tego, żeby kształtować te rytuały. I trzecia rzecz to to, że rytuały są znane osobom wtajemniczonym. Czyli innymi słowy, ktoś, kto do Was przychodzi do domu i bierze Wasze święte kubeczki małżeńskie, wasze filiżanki małżeńskie, nie wiedząc o tym, że to są wasze filiżanki małżeńskie i siada sobie przy stole, no to nie buduje rytuału, bo to jest znane tylko tym osobom, które są wtajemniczone. Ten rodzaj tajemnicy jest czymś, co chyba też jest takie, tak ja sobie pomyślałem teraz, takie bardzo ważne, że tak spaja, że jest takie nasze. To jest nasz rytuał. I w tym sensie będziemy się dzielić z Wami rytuałami, które dla nas są istotne, które pielęgnujemy, które się staramy, o które walczymy, które byśmy chcieli. I tutaj bardzo, bardzo ważne, bardzo ważna uwaga. Jak widzicie, na razie ja mówię więcej, bo jestem tutaj teoretykiem, za chwilę praktyka zacznie mówić. Czyli każde z Was, małżeństw, ma swoje rytuały i to też piękne, żebyście się nimi podzielili w Waszym życiu małżeńskim. My podzielimy się swoimi, ale tylko po to, abyście wzięli z tego, co chcecie, żebyście wzięli jakąś inspirację,
Nie musicie absolutnie ich kopiować. To nie o to idzie. Jeżeli chcecie, możecie wcielić je w swoje życie jako swoje rytuały. Natomiast możecie je modyfikować dowolnie. Możecie mieć zupełnie inne. Możecie nadawać im kształt, który będzie pasował do waszego życia. Rytuały mają to do siebie, że są jak elementy układanki. No, ten puzzle pasuje tylko w jedno miejsce. Te nasze rytuały pasują do naszego życia. Do waszego życia mogą pasować inne. Więc miejcie też to w świadomości, bo bardzo często mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o rytuały, podchodzimy do tego tak zadaniowo, zero-jedynkowo. Kopiuj, wklej. No, oni tak mają, to my też tak to zróbmy. No, nasze życie jest trochę inne, nie wiem, jesteśmy dużo razem w domu, prowadzimy edukację domową, zajmujemy się razem wspólną pracą. Nasze okoliczności życia są inne niż wasze, po prostu. Więc rytuały dostosujcie do waszych możliwości. Częstotliwość dostosujcie do waszych możliwości. Jeżeli pomyślicie sobie, o kurczę, oni nie chodzą na randki. Co to za małżeństwo, nie chodzą na randki. No, nie randkujemy w takim sensie typowym, dlatego że przebywamy na tyle dużo z sobą, że nie mamy straciliśmy taką potrzebę wychodzenia na jakieś takie szczególne chwile raz w tygodniu, tak jak to miało miejsce dawniej. Staramy się o to, żeby mieć taki czas tylko dla nas, natomiast nie jest on taki częsty. Zmieniła się po prostu też przestrzeń, nie? Tak. Nie wychodzimy do żadnych restauracji czy kawiarni, tylko siedzimy przed kominkiem albo w ogródku. Tak jest. Albo na pikniku gdzieś na kocu. Wczoraj byliśmy na kocu. Było piękne słońce, więc zabraliśmy koc. Zabraliśmy teraz to nam siebie. Po prostu sprawia większą radość. Tak. I spędziliśmy czas we dwoje. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego dzielenia się tymi rytuałami małżeńskimi. Podzieliliśmy je na trzy kategorie. I znajdziecie razem z tym filmem taką kartę pracy, gdzie będziecie mieć właśnie te trzy kategorie wypisane. Zachęcamy was do tego, żebyście uzupełnili każdą z nich. Te kategorie są następujące. Po pierwsze, rytuały, które już macie. Dobrze jest sobie uświadomić, co już mam. To jest wasz zasób, to jest wasz fundament, to jest coś, co już wypracowaliście jako małżeństwo. Dokładnie. Czyli pisać sobie jako małżonkowie wszystko? Tak. Co już was dotyczy? Druga kategoria. Tutaj na kartce jest. Czyli rytuały, nad którymi pracujemy. Czyli to nie jest coś, co jest naszym już rytuałem, takim czymś, co przychodzi nam bardzo łatwo, ale chcemy, żeby to było naszym rytuałem, który jest takim nawykiem, można powiedzieć, który się po prostu dzieje, więc pracujemy nad tym. Tu warto wspomnieć o tym, że rytuały wymagają dwóch rzeczy. Po pierwsze, wymagają planu, czyli ja muszę wiedzieć, jaki rytuał chcę wprowadzić i dlaczego i jak konkretnie miałoby się to wydarzyć. Nie wystarczy powiedzieć, chciałbym, żebyśmy więcej z sobą dialogowali. Chodzi o konkret. Jak, kiedy, w jakich okolicznościach. To wymaga konkretnego planu. W oparciu o co chcecie dialogować, jakie tematy chcecie poruszać, a jakich nie chcecie poruszać, bo nie chcecie psuć atmosfery. To wszystko jest istotne, więc to wymaga jakiegoś takiego planu. A z drugiej strony wymaga, i to jest bardzo ważne, dyscypliny. Jeżeli chcecie wprowadzić jakiś nowy rytuał, tak jak każdy nawyk w naszym życiu, potrzebujemy go wprowadzać trochę na siłę w tym sensie, że muszę się przełamać, że to nie przychodzi mi jeszcze lekko. Że kiedy chcecie się razem małżeńsko modlić, to czasem jest orka na ugorze, po prostu zapomnieliśmy znowu. Znowu próbujemy, wstajemy, upadliśmy. I takie ciągłe próbowanie, ciągłe zmuszanie się do tego, ale z czasem zaczyna to przychodzić coraz łatwiej i staje się nawykiem. Z punktu widzenia badań klinicznych, my jako ludzie potrzebujemy 21 dni, żeby wytworzyć nowy nawyk. No nie żyjemy w warunkach klinicznych, więc tego czasu potrzeba więcej niż te 3 tygodnie, ale kiedy coś stanie się już twoim nawykiem, można powiedzieć, że staje się twoją drugą naturą i to cię już nie kosztuje. To już cię nic nie kosztuje, więc to naprawdę warto się o to postarać. A więc i robimy to po prostu później odruchowo. Odruchowo. Wstajemy rano, budzimy się, jakby mamy w myśli to, że okej, teraz idziemy szukać tego czasu na dialog małżeński, żeby zacząć dzień od takiego wspólnego kwadransa na przykład, nie? Tak jest u nas. No i to staje się nawykiem, czyli staje się jakimś takim trochę automatycznym działaniem, które wspiera nasze małżeństwo. Więc mamy kategorię rytuały, nad którymi pracujemy i to są właśnie te rytuały, w których tak bardzo potrzebujemy tej dyscypliny. One są jakby w toku pracy, jeszcze nie są takim prostym nawykiem, ale staramy się uczynić je nawykami. I wreszcie trzecia kategoria to są nawyki, które mamy w marzeniach, czyli czegoś, co pragniemy. Chcielibyśmy wprowadzić. Nie pracujemy nad nimi, nie mamy ich wcale, ale chcielibyśmy. Mamy trzy kategorie. W marzeniach, dokładnie. No dobrze, to ja się nagadałem. Reszta części, cała pozostała część jest twoja. Śmiało. Jeśli chodzi o te rytuały, które my mamy w małżeństwie naszym, to pierwszym takim jest czas
które nazywamy kwadransem małżeńskim. I my sobie to tak wprowadziliśmy, że staramy się to, żeby to było u nas rano, po obudzeniu się, kiedy siadamy sobie razem do stołu, coś sobie robimy ciepłego do picia. I zazwyczaj ostatnio wygląda to tak, że po prostu sobie losujemy pytanie z kart do dialogu, które kiedyś stworzyliśmy. Przyniosę pokazać. I to pytanie, jedno czy dwa, właśnie sobie dyskutujemy o nim. Przerwa na reklamę. Karty do dialogu małżeńskiego. Słuchajcie, karty do dialogu małżeńskiego to jest takie narzędzie, które stworzyliśmy wiele, wiele lat temu dla siebie. Tak. Chcieliśmy pobudzać nasz dialog taki małżeński, narzeczeński właściwie jeszcze, bo byliśmy wtedy narzeczonymi. I stworzyliśmy zestaw, trzy zestawy, każdy z nich ma po 60 kart. To jest ponad 250 różnych pytań albo zdań do dokończenia, które mają inspirować do dialogu. Rzecz, która bardzo nas pobudzała. Później w oparciu o te karty do dialogu zbudowaliśmy warsztaty dla par i dla małżeństw. Mamy też taki zestaw dla narzeczonych. Natomiast teraz po kilku latach, kiedy z tego korzystaliśmy, wróciliśmy do tych kart do dialogu i to jest ciekawe doświadczenie, bo mam wrażenie, że odpowiadamy na te same pytania w inny sposób. Jest u nas pożar, jest lacz! Jejkuś. Jest u nas pożar, bo brat chciałem czać. Rozumiem. Bo tam jest pożar. Nagrywamy jeszcze. Weź o tym, gdzie... To Jonatanku, za chwilkę nam opowiesz, dobra? Przyjdziemy. Weź o tym, gdzie tam było... Gdzie tam leciał dym, tam rzeczy... To idź obserwować, pilnuj tam, dobra? Cię Julci, dobrze? Nie będziemy tego pilnować, bo tam tylko jest taka droga dla ludzi. Dobrze. Dziękujemy, że nam powiedziałeś. Może ja zobaczę przez okno, czy to jest coś poważnego. Zobaczmy. A ty opowiadaj dalej. Tak. No więc Jonatanek wbiegł tutaj, że jest pożar. Mamy nadzieję, że to nie jest jednak pożar, ale zobaczymy. Tu nie tak dawno był u nas, nie na naszej działce, ale tutaj niedaleko, duży pożar. No i Jonatanek przeżywa to. Za każdym razem, jak widzi dym, to jest przerażony, że jest pożar. Dobrze, przepraszamy Was za tą krótką przerwę, ale życie, no takie jest życie właśnie. Karty do dialogu to są karty, które pomagają nam w naszym dialogu małżeńskim. Bardzo je lubimy, dlatego że one nas pobudzają do rozmowy. Pytania są często prowokujące, czasem bardzo takie leciutkie, przyjemne, zabawne, a niektóre bardzo głębokie. Losujemy taką kartę jedną na dzień tylko i czasem rozmawiamy kwadrans. Ten kwadrans małżeński czasem trwa kwadrans, czasami trwa trzy kwadranse. Wydaje mi się, że chyba już wspominaliśmy o tym rytuale naszego kwadransu małżeńskiego, więc może nie będę o nim mówił wiele więcej, ale chodzi o to, żebyście sami stworzyli taką przestrzeń do tego, żeby spotykać się z sobą jako małżeństwo regularnie. Ta regularność może być różna, absolutnie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, może być częściej niż raz w tygodniu, ale może być nawet codziennie, jeżeli tylko tak chcecie. No my staramy się codziennie mieć taki kwadrans małżeński. Oczywiście od razu powiem, nie za każdym razem się to udaje. Nawyk ma to do siebie, że jest trwały i silny, dlatego że jest wypracowany i nawet jeśli nam się jednego dnia nie uda, to on nie wypada nam z obiegu, to po prostu nadrabiamy tego dnia kolejnego. Ten rytuał jest wznowiony, ale nie mamy takiego poczucia, że coś straciliśmy i teraz musimy to odbudowywać. On po prostu jest obecny w naszym życiu. Więc kwadrans małżeński. Jak z pożarem? Tak, rzeczywiście jest jakiś pożar, ale tam wyżej na szczycie góry już straż pożarna jest. No proszę, no czyli... Jednak, dobrze. Drugi rytuał to nasze wspólne pasje małżeńskie. W tym roku, no oprócz tego, że mamy właśnie takie swoje pasje malutkie, duże, takie, którymi jest na przykład wspólne zajmowanie się ogrodem, permakultura, takie wspólne jakieś zainteresowania, które nas łączą, to jest takie hasło, które sobie daliśmy całą rodziną, współpraca. Ono nam towarzyszy przez cały ten rok, który się już zaczął, po to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby starać się więcej rzeczy robić razem, żeby były wspólne wspomnienia, żeby były, no, spędzać więcej tych chwil po prostu wspólnie, razem, tak? Tak samo jak mamy te
też dzień małżeński, który już my sobie wyznaczyli, jest nim środa. Wtedy też staramy się, oczywiście nie zawsze nam to wychodzi, coś zrobić razem więcej. Razem coś popracować, razem pobyć. Różne czynności, które mamy do wykonania, po prostu realizować je wspólnie. Mhm. To jest jakiś taki nasz rytuał, że staramy się mieć ten czas takiego, tej środy. Różnie to wychodzi. Nie zawsze. Czasem jest to zależne od okoliczności, które przynosi dany tydzień. Czasem gdzieś ja muszę wyjechać, coś załatwić i wtedy to się jakoś nam wymyka, ale zasadniczo mamy w pamięci, że środa jest takim dniem, kiedy staramy się szczególnie uwagę zwrócić na siebie, we wszystkim, co robimy razem, czy w ogóle jakby zauważać się więcej w ciągu całego tego dnia. Mhm. Tak. Trzecim takim naszym rytuałem to są rozmowy o pasjach i o marzeniach, ponieważ dużo takich wspólnych rzeczy mamy, które nas łączą. Właśnie to, co robimy na przykład tutaj na naszej farmie, wymaga to też od nas dużej ilości rozmów, ustaleń, planów, stawiania sobie jakichś celów, pilnowania się tego wszystkiego, żeby to wypełnić. Jest to taka przestrzeń, która nas też małżeńsko łączy. Choć może wydawać się to czasem taką pracą czy obowiązkiem, to jednak przynajmniej ja odbieram to tak bardzo pozytywnie, ponieważ nie jest to taka typowa praca zawodowa, sucha, tylko coś, co wzbudza też w nas emocje, radość, jakieś oczekiwanie, no i łączy nas to po prostu tak przyjemnie. Ale uwielbiamy w ogóle rozmawiać o marzeniach, o pasjach naszych małżeńskich, ciągle jakoś się tak inspirować do tego, żeby wracać do tych pasji. I to jest też taka przestrzeń, którą myślę dajemy dzieciom. Kiedyś zapytałem dzieci o to, co dla nich jest jakoś tak szczególnie ważne, co lubią najbardziej w naszej rodzinie. I to było ciekawe, bo zgodnie cała trójka, którą pytałem, powiedziała, że to, co najbardziej lubią w naszej rodzinie, to to, że jakby pozwalamy marzyć i staramy się te marzenia realizować. I tak ucieszyło mnie bardzo. I myślę, że to faktycznie jest jakiś taki nasz rytuał, nie tylko małżeński, ale również szerzej. I jeszcze jeden taki rytuał, który jest obecny u nas w naszym małżeństwie. Chociaż też mieliśmy taką refleksję, kiedy mówiliśmy sobie o tych małżeńskich rytuałach, że duża część z tych małżeńskich rytuałów stała się takimi rodzinnymi rytuałami. To jest przykład na to. Mianowicie, odkąd pamiętam, zawsze świętowaliśmy różne rocznice, jakieś sukcesy, jakieś ważne chwile, ważne wydarzenia, które miały miejsce w życiu naszym, później naszych dzieci. Więc dużo jest takiego świętowania, że nie wiem, któreś z dzieci zdało egzamin, który był dla niej trudny, więc już, prawda, mamy zaplanowane na wieczór jakieś świętowanie. Julcia jutro zdaje egzamin z fizyki. I już planujemy właśnie wspólną kolację, taką radosną, uroczystą, żeby sprawić dzieciom radość. I to jakoś tak bardzo naturalnie już nam przychodzi. Tak, ale właśnie wprowadziliśmy sobie w naszej rodzinie nie tylko świętowanie urodzin czy jakiejś takiej okrągłej rocznicy, tylko właśnie to, co powiedziałeś, też drobniejsze rzeczy po to, żeby pokazać dzieciom i sobie, że są też inne jakieś takie przestrzenie i to, że się obserwujemy, że na przykład ktoś podjął jakiś wysiłek, żeby coś osiągnąć, to już jest pole do tego, żeby to świętować, tak, że coś się właśnie komuś udało, bo poświęcił na to czas, był trud. To nie muszą być wielkie rzeczy. Myślę sobie, że właśnie dzieci to bardzo doceniają, że potrafimy na przykład z takiego zdanego jednego egzaminu drobnego, bo na przykład z jednego przedmiotu, z nimi jakoś tam świętować, potem gdzieś je zabrać, albo a może coś, jakieś lody zrobić samemu. To są drobne rzeczy. Świętowanie też nie musi oznaczać wielkich, hucznych tak, imprez czy prezentów. To może być coś bardzo, bardzo drobnego, co wy lubicie. To może być, nie wiem, zrobienie sobie samemu w domu popcornu i obejrzenie ulubionego filmu. To może być właśnie zrobienie lodów. To może być coś, co lubicie po prostu. Wy z dziećmi, czy wy sami jako małżonkowie. Myślę, że to jest taka przestrzeń, która... To, co mówisz, że on to uczy dostrzegania takich drobiazgów, za które jesteśmy sobie wdzięczni, nie? Z których się cieszymy i staramy się cieszyć, celebrować tą radość razem. To takie przykłady, przepraszam, naszych małżeńskich rytuałów, które u nas funkcjonują. A teraz powiemy o tych, które są jakby w pracy, czyli to nie są jeszcze nasze takie
rytuały, które są tak bardzo bezpieczne, że już nie musimy ich pilnować, one się po prostu dzieją. Tylko to są rzeczy, które, o które musimy walczyć. Bo też jesteśmy w jakiejś drodze i to też jest ciągle przed nami. I zaraz na samym końcu tego filmu powiem, co jest istotą jakby tych trzech, popatrzenia na te trzy kategorie, na te trzy obszary. Pierwszą taką rzeczą, która jest, nad którą ciągle pracujemy, to jest wspólna modlitwa, nasza małżeńska. Wynika to pewnie stąd, że mamy zupełnie jakby inny sposób przeżywania naszej relacji z Bogiem, zupełnie inną taką duchową ścieżkę, więc to jest jakaś taka przestrzeń, której, o którą musimy się troszczyć. Łatwo jest nam się modlić z dziećmi, czy przynajmniej łatwiej jest nam się modlić rodzinnie. Natomiast jeśli chodzi o taką modlitwę tylko my we dwójkę, to to jest coś, co, do czego my musimy przykładać dużo jakiegoś takiego, z takiej staranności, takiego wysiłku, uważności. To też jest związane, myślę, z tym, że jesteśmy w takim momencie, powiedziałbym, intensywnym, nie wiem, kryzysowym, ale nie w takim sensie, że mamy kryzys, tylko w takim momencie naszego życia rodzinnego, gdzie z jednej strony mamy, prawda, dwie nieopierzone nastolatki, a z drugiej strony mamy trzyletniego brzdąca, który też pochłania bardzo dużo uwagi i jak sami słyszeliście pewnie jest cholerykiem, więc po prostu wpada do pokoju i mówi, bo on musi skończyć powiedzieć to, co zaczął. I to wszystko sprawia, że ta intensywność dnia jest bardzo duża. Musimy się dostosować z jednej strony do maluchów, z drugiej strony do tych starszych dzieci, które też mają swoje potrzeby. Maluchy wstają wcześniej rano, prawda, nastolatki chętnie posiedziały do wpół do 12 wieczorem i wtedy z nami pogadały, a my już ledwo żyjemy. Jeszcze w tym wszystkim znaleźć ten czas na modlitwę. Nie jest to dla nas proste, więc jest to coś, co jest w trakcie jakby naszego takiego właśnie bycia, wstawaniu się tym nawykiem. To taka jedna z takich propozycji, czy takich przykładów jakby naszych nawyków, nad którymi pracujemy. Drugi, zapisałeś fotografię. Tak. No dobrze, chodziło mi o to, chyba o tym wspominaliśmy przy ostatnim filmie, tak mi się wydaje, że mogliśmy o tym wspominać. Czyli chodzi mi o te momenty, kiedy wieczorem, kiedy się kładziemy spać albo kończymy dzień, to sobie przypominamy o tym, z czego zapamiętam, jaką chwilę zapamiętam z daną osobą. Jakieś wspomnienie, taka fotografia, którą chcę zostawić w pamięci z tego dnia z każdą osobą z rodziny. Chyba o tym wspominaliśmy, więc to chyba nie wymaga większego komentarza, ale jest to bardzo takie ważne i piękne doświadczenie. Bardzo przyjemne. Rodzi dużo takiej wdzięczności. Możemy sobie pomyśleć o tym, co zapamiętamy z tego dnia z daną osobą. Z daną osobą. To polecamy Wam to. Kolejny to wspólne wyjścia. Wspólne wyjścia mąż z żoną. Jak już mówiliśmy, mamy taki rytuał, że nie wychodzimy razem. My żeśmy sobie inaczej, kiedy ma się małe dzieci, takie wiadomo, które są, zwłaszcza te, które są przy piersi, no to jest to bardzo utrudnione. No nasz trzylatek jeszcze ciągle gdzieś tam jeszcze jest przy mnie. Też jeszcze go karmię, kontynuuję jeszcze karmienie, więc nie możemy nigdzie wyjechać sobie na dłużej, czy nawet wyjść dłużej niż kilka godzin. Więc no chyba, że zabieramy go z sobą, wyjścia, ale to no, już nie chyba, jest to że, samo. Tak, no na początku tak, mieliśmy coś takiego, że po prostu to dziecko, które było przy piersi, zawsze jeździło z nami, żeby jednak utrzymywać to taki, to jakiś czas, ten małżeński tylko i wyłącznie czas, ale jednak nie jest to samo. Tak, no bo ja jako ta, która dzieckiem się muszę zajmować, karmić i dziecko ciągle coś czegoś wymaga. A wymarzoną randką męża nie jest to, Misiek podaj pieluchę, Misiek no. podaj serwetkę, Misiek musisz wytrzeć nos dziecku i tak dalej, wiadomo. Także chyba, także czekamy z utęsknieniem na ten czas, kiedy Jonas już też tak jakoś się odstawi i będziemy mogli sami sobie, czy teraz na dwa tygodnie, wyjść na pół dnia, jak ktoś tutaj przyjedzie do dzieci, pilnować ich, czy też, no to potem chyba będzie jeszcze. Ale warto. Ale warto, nie? Jeszcze tutaj o tych wyjazdach raz na, a jest. Raz na czas. Ale te wspólne wyjścia też, to nie jest tak, że siedzimy zawsze w domu, tylko no mamy nasze środy małżeńskie, dzieci też jakoś się uczą wtedy, że one mają swój czas w rodzeństwie. Mamy wieczór małżeński, a one mają wieczór rodzeństwa, więc jakoś starają się spędzić ten czas razem. Na ile możemy, staramy się raz na parę tygodni mieć taki czas tylko we dwójkę. No właśnie wczoraj nam się udało, więc się bardzo cieszyliśmy, bo rodzice przyjechali i zostali z dziećmi. Porzuciliśmy ich z dziećmi i wymknęliśmy się tylnym wyjściem na te 3 godziny, żeby spędzić ten czas razem. Ale myślę, że to jest ważne.
żeby troszczyć się o ten taki czas, który będziecie celebrować tylko wy jako małżonkowie. Dlatego, że on daje szansę na to, żeby poruszyć tematy, których zwyczajnie w domu po prostu poruszyć się nie da. Daje szansę, żeby pobyć tak odświętnie ze sobą. To jest ważne, żeby mąż wtedy zatroszczył się o swój wygląd, żeby żona wymalowała, prawda, oczy i jakby no, cała ta oprawa, cała ta atmosfera takiego czekania na ten czas jest bardzo ważna. I tutaj jedna konkretna wskazówka. To wymaga zapisania w kalendarzu. Ja mam w telefonie zapisane, kiedy mamy mniej więcej zaplanowany taki czas wspólnego wyjścia, no bo to od nas wymaga zorganizowania opieki do dzieci, ale myślę, że to nie jest tylko nasza trudność. Pewnie też macie taką trudność, że musicie organizować opiekę do dzieci, czy poprzez znajomych, czy rodzinę, jeśli macie ją u siebie w Norwegii. No ale jeśli nie, no to wymaga jakiegoś szczególnego wysiłku, więc to wymaga właśnie planowania. Z wyprzedzeniem reagowania na potrzeby, bo ten czas będzie trudny. Do tego dochodzi jeszcze taki aspekt czystej walki duchowej. Myślę, że gdybym miał powiedzieć w kontekście małżeństwa, to powiedziałbym, że no właśnie, to co Bóg kocha, tego szatan nienawidzi. Skoro Bóg kocha jedność małżeńską, to kiedy małżonkowie są tak razem, są jednym duchem, jednym ciałem, jednym sercem, w takiej ogromnej jedności, no to zły będzie starał się to zniszczyć, nieprzyjaciel będzie starał się nam to odebrać. I troska o ten czas małżeński jest zawsze wystawiona na próbę, to znaczy zawsze towarzyszy temu jakieś zmaganie, jakaś walka. A to akurat spadnie talerz i rozleje się zupa i się zbije talerz, prawda? A to się okaże, że jest jakaś trudność, a to mnóstwo różnych rzeczy. Znacie to pewnie z autopsji, więc co ja będę wam tutaj opowiadał. Dobrze, to więc to są te wspólne wyjścia. Ja bym chciał powiedzieć o takim rytuale, który jest u nas tak trochę na granicy rytuału, który jest obecny, a trochę taki rytuał, który teraz przywracamy, bo mamy pewną przerwę z nim, ale przez wiele lat nam towarzyszył, to są spotkania przebaczenia. W ramach naszej modlitwy takiej rodzinnej, co tydzień w środę właśnie rano, mieliśmy spotkania przebaczenia, czyli kiedy spotykaliśmy się na rodzinną, poranną modlitwę z dziećmi, czytanie Słowa Bożego, to zawsze był taki czas, kiedy wzajemnie siebie prosiliśmy o przebaczenie. I to był dla nas też małżeńsko ważny czas, bo my mogliśmy sobie razem usiąść z boczku, przytulić się do siebie i prosić się o przebaczenie za różne drobiazgi, które się nazbierały z całego tygodnia. To zabezpieczało nas, z mojej perspektywy, w taki sposób, że mijał tydzień i mieliśmy tydzień zamknięty, tak? Jakby nie zostawały żadne takie nieprzebaczone sytuacje. Zaczynał się kolejny tydzień i znowu była ta środa, kiedy było wiadomo, że będzie ta przestrzeń na to, żeby odzyskać tą jedność, którą gdzieś tam po drodze się straciło. Oczywiście staramy się to robić wcześniej, ale czasem się zdarza, że jest jakiś drobiazg, który tobie siedzi w sercu, a współmałżonek nawet o tym nie wie, że to cię zabolało. I to jest okazja, żeby sobie o tym powiedzieć i się wzajemnie o to prosić o przebaczenie. To, dlaczego nam się rozsypał ten rytuał, to też dopowiem, bo tak sobie teraz to uświadomiłem, to dlatego, że zmienił się charakter modlitwy. Kiedy dzieci były młodsze, spotykaliśmy się całą rodziną na wspólnym czytaniu słowa, na wyjaśnianiu im tego słowa. Natomiast i wtedy mieliśmy taki rytm właśnie, że w środę były spotkania przebaczenia, tam we wtorki było uwielbienie. Mieliśmy takie punkty, które były takie stałe. Natomiast od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, może myślę, że nie całego roku, bardzo mocno oddaliśmy dzieciom taką odpowiedzialność za troskę o ich relacje z Bogiem. To znaczy one teraz mają swój czas spotkania ze Słowem. One same uczą się troszczyć o to, żeby mieć ten czas porannego spotkania z żywym Bogiem. Że biorą z sobą pismo, kiedy jadą na jakieś wyjazdy. Uczą się takiej odpowiedzialności za tą relację, troski o tą relację. Ale to sprawiło automatycznie, że jakby ten rytuał takich właśnie rodzinnych, stałych punktów programu, jeśli chodzi o modlitwę, no to brakło. No i w związku z tym to spotkanie przebaczenia nie dzieje się tak regularnie. Dzieje się, ale nie jest to co tydzień już. Staramy się to teraz znowu przywrócić. Przy tym spotkaniu przebaczenia ważne jest pod kątem dzieci. Takie świadectwo nas jako małżonków, że dzieci widzą, że rodzice się potrafią przeprosić, tak? Pojednać. Myślę, że dla takiej ulgi w nich samych, kiedy czasem słyszą tam jakąś wymianę zdań, taką, którą one nazywają kłótnią, choć my często nie. Jakieś napięcie, bo my jesteśmy odbierają. Włoskim małżeństwem. Tak. Czyli ja zawsze na terapiach mówiłem, że to są takie namiętne małżeństwa, włoskie małżeństwa, czyli jest bardzo dużo takich, wiecie, jak jest jakieś napięcie, jakaś różnica zdań, to wtedy jest dużo emocji takich między nami, a z drugiej strony jest bardzo dużo też takiej troski, takiej radości, takiej bliskości, takiego troszczenia się o czułość, o bycie razem. No, takim
typem małżeństwa jesteśmy. Więc czasem dla dzieci, szczególnie dla Emilki, która jest taka bardzo delikatna, wrażliwa, jest takim dzieckiem troszkę z taką wysoką wrażliwością, więc dla niej czasem właśnie jak rozmawiamy tak intensywnie, to już jest jak kłótnia. I też mieliśmy właśnie, tak jak mówisz, taką refleksję, żeby dzieci nie tylko widziały to, kiedy się ze sobą spieramy o coś, to nie musi być kłótnia, ale jakieś spieranie się z sobą, ale też żeby widziały momenty, w których dochodzimy do porozumienia, momenty, w których się potrafimy przebaczyć, odzyskać jedność. Zazwyczaj najłatwiej jest kłócić się, czy wylewać te emocje gorsze właśnie przy wszystkich w domu, ale jedność często odzyskuje się gdzieś potem po cichu w kąciku i wtedy dzieci już tego nie widzą, a właśnie... No bo to jest takie bardzo tak intymne, naprawdę, prawda? To jest ważne, żeby dzieci to widziały i czasem zdarzyło nam się tak, że gdzieś tam się potem na przykład pogodziliśmy, czy pojednaliśmy właśnie w pokoju, kiedy nikt nie widział. I zdarza się, że przychodzą dzieci, nie wszystkie naraz, ale gdzieś tam któreś, jedno, drugie czy drugie. Na przykład po 2 godzinach pytają, mamusiu, czy między wami już jest dobrze? Bo nie widzieli tego momentu, a cały czas to przeżywają, tak? Że coś żeśmy się spieli. Także to mieliśmy taką refleksję właśnie jakiś czas temu. Teraz takie sytuacje chyba zdarzają się już rzadko w sumie, ale faktycznie mieliśmy taką refleksję, żeby godzić się razem też przy dzieciach, albo żeby im mówić, że jest wszystko w porządku. Zresztą też zdarza się nam przepraszać dzieci za to, że były świadkami tego, że się posprzeczaliśmy gdzieś ze sobą, kiedy to w naszych kategoriach jest kłótnia i pokłóciliśmy się przy dzieciach, no to później nieraz przychodzimy do nich, przepraszamy ich za to, dajemy im takie poczucie bezpieczeństwa, też przytulamy je, wzajemnie się przytulamy, jesteśmy całą rodziną. Takie doświadczenie, w którym widzimy, że jesteśmy razem znowu w jedności. I my małżeńsko, i my razem z dziećmi, cała rodzina jest znowu razem. I to jest takie bardzo, myślę, ważne. Cieszę się z tego. I to jest właśnie